Cześć dziewczyny. Dzisiejszy filmik będzie o tym, jak się ubrać na walentynki. Na wstępie chciałam powiedzieć, że ja jestem wielką fanką spędzania walentynek. Lubię chodzić na kolacje, lubię chodzić do kina, lubię dostawać prezenty walentynkowe. Lubię miło spędzać ten czas. Także chciałam Wam pokazać kilka moich pomysłów, jak można się ubrać właśnie na takie walentynki spędzane na kolacji, a potem w kinie. Nie imprezowo, chociaż imprezowo może też. Więc zacznę od pierwszego stroju, który miałam w zeszłym roku na sobie w walentynki. Taki najbardziej poważny. Tak to wygląda. Mam na sobie długą ołówkową spódnicę z tweedu, z Zary. Satynową bluzkę z dużym dekoltem, też z Zary. Jedyną jej wadą jest to, że strasznie się tu marszczy i ciężko ją dobrze włożyć. Do tego mam czarne rajstopy i klasyczne szpilki. Tak to wygląda. Taki bardzo klasyczny, spokojny zestaw do eleganckiej restauracji i później do kina, żeby nie było zimno, bo ciepła spódnica, wiadomo, jest śnieg i tak dalej. W zeszłym roku też był powiedziany straszny śnieg. Ciężko mi było w ogóle w tych szpilkach dojść do knajpy, więc żeby, wiecie, też nie ubierać się jakoś tak bardzo roznegliżowaną być, bo później jest zimno, czy w kinie, czy coś, więc mam długi rękaw, tweedową długą spódnicę, grube czarne kryjące rajstopy i czarne szpilki. Tak to wygląda, a do tego jeszcze mam kurtkę do kompletu. Też Zary, cały komplet zarowy. O! Kurtka ma taki fajny kołnierz. O! Tak to wygląda. Można go tak nawet, wiecie, fajnie postawić. Bardzo ładnie tutaj podkreśla talię i biust. Jest bardzo ładnie dopasowana. Także tak to wygląda. Tak jak mówię, bardzo raczej taki poważny zestaw. Tak. No więc tak wyglądałam w zeszłym roku w walentynki. A za chwilę Wam pokażę resztę propozycji. Ok, druga propozycja na walentynki. No tym razem jednoczęściowa sukienka z Zary. Zaraz Wam pokażę. Cała czarna. Tutaj ma taki pasek, taki ciekawy detal, nie wiem, czy będę Wam w stanie to pokazać, na spódnicy, tak to wygląda. Tutaj w ten sposób wycięta, nie daje się nic ze spędziem, niestety. Tak wygląda, mam na niej tylko czarny pierścionek, właściwie ta sukienka już sama w sobie. No nie ma co tutaj dużo dodawać, tak? Bo biżuterii raczej nie proponuję Wam. Do tego mam czarne rajstopy, ożywiłam ją różowymi szpileczkami. I wzięłam mnie właściwie moje topuszko, moją beżową torebeczkę. Tak mi pokażę. O, tak ona wygląda. Z krokodyla, z taką tutaj kulką, z diamentem. Na środku dużo bałaganu, ale też łańcuszki, na których można nosić, jednak ja najbardziej lubię w ten sposób. No i Wam pokażę, jak wygląda cała sukienka. Będzie się widać. Tak to wygląda. O!
tak, dziewczyny, prosta czarna sukienka, mała czarna, do tego mała torebeczka i proszę was, proszę, nie dźwigajcie tych wielkich, ogromnych toreb, jak macie taką piękną sukienkę i często widzę dziewczyny, które pięknie wyglądają, mają wielką torbę, taką, którą noszą na co dzień, to naprawdę nie ma. I kolejna propozycja, troszkę taka inna, bardziej szalona, nie taka klasyczna i grzeczna jak poprzednie, może nie do takiej jakiejś bardzo fancy restauracji, ale może do jakiegoś klubu, albo nie wiem, jakąś fajną kolację. Taki zestaw trochę bardziej w stylu pin-up girl, moim zdaniem, ale z takim, wiecie, mrugnięciem okiem do widza. Spódnica, którą sama uszyłam, więc powiedzcie, jak mi się podoba. Więc mam na sobie zwykłą bawełnianą koszulkę z H&M, którą sobie puściłam na ramię. Do tego mam pas z mango, wysadzony takimi kryształkami. I mam spódnicę. Ona jest z takiego niebieskiego płótna, a pod spodem ma halkę na tyłu. Bo to jest taka, wiecie, bufiasta. O, tak to wygląda. Do tego mam różowe szpileczki, żeby nadać trochę takiego koloru. I czarną torebkę. I pierścionek. I czarne paznokcie. I to wszystko. Ładnie podkreśla talię. Ukrywa brzuszek, bioderka, wszystko. Wałeczki. W takim stroju nie będzie widać. Bardzo lubię tą spódnicę. Moje dzieło. Także to jest taki zestaw. Powiedzcie, co sądzicie o takich bardziej pojechanych zestawach, bo z tego, co w komentarzach czytam, to zazwyczaj wolicie takie spokojne. Czy piszecie, że wam się podoba, ale wolicie mieć spokojnie. Więc to na to. Na panterę z akwamaryną. Akwamaryną, jakkolwiek ten kolor się nazywa. Okej. Okej, to już jest ostatnia propozycja. Taka najbardziej słodka. Mam sobie różową, to jest właściwie, nie wiem, czy to będzie, to jest taki sweterek z takimi tiulowymi wstawkami z mango. Pod to mam gorset, bo jest czysty, więc... gorset, takie body. Żeby to było zabudowane, żeby się w stanie nie wycinał. Czarny pierścionek, czarne paznokcie, pasek z mango i klasyczną czarną ołówkową spódnicę. I tego różowe szpilki, gdzie jest różowa torebeczka, która będzie dobrze do tego pasowała. Tak to wygląda. Słodka i taka, może być na kolację, do śniadania, i do klubu. Chyba najbardziej mi się podoba. Fajnie podkreśla figurę. Także tak. A jeszcze na to, słuchajcie, jeszcze na to założę swoje futerko z H&M. Nie wiem, czy panu się tutaj zwane jest sztuczne. O! O, i tak by to wyglądało. Także to była moja propozycja. Mam nadzieję, że wam się podobały. Że będę dla was inspiracją, bo nie chodzi o to, żeby kupować te same ciuchy, ubierać się tak samo. Inspiracja. Może wam się spodoba mała torebka, może wam się spodoba futerko, a może coś innego. Mam nadzieję, że wam się podobało, że będzie to przydatne, że wykorzystacie to na walentynki. No i cóż, dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie.